Cześć, witam Was w kolejnej odsłonie takiej części programu tutaj niezależnej telewizji, nowinki ze świata technologii i nauki. Tym razem skupimy się na czymś, co dotyka bardzo wielu z nas, to znaczy na konieczności poruszania się, szczególnie poruszania się na krótkich dystansach, szczególnie po mieście. I opowiemy sobie troszeczkę o tym, jakie są alternatywne możliwości oraz zobaczymy taki krótki rys historyczny, który może wielu z Was wydać się czymś niezwykłym, ponieważ bardzo rzadko w ogóle się o tym mówi. Czyli, tak jak możecie zobaczyć za mną, są to samochody. Dzisiaj sobie powiemy troszeczkę o tym, jak mógłby wyglądać nasz świat, gdyby troszeczkę to inaczej się rozwiązało w naszym poprzednim stuleciu, lub też jak to może wyglądać w przyszłości. Poproszę teraz o materiał filmowy. Tutaj mieliście możliwość zobaczenia samochód elektryczny, jednak nie jest to nie było to nagranie sprzed wielu, wielu lat, Not a a great było to story. nagranie współczesne. Proszę o kontynuację tego nagrania. Tutaj możecie zobaczyć, ten samochód jest samochodem, który został zrestaurowany z modelu, który był oryginalnie zrobiony w 1901 lub też 1903 roku. I należał do pana Rice. Został stworzony przez firmę Baker Electric. Jest to samochód, który ten pan, który tutaj pokazywał, oraz jego ojciec restaurowali. Miał możliwość rozwinięcia prędkości do 40 km na godzinę. Tutaj zobaczycie troszeczkę samochodów, które powstawały już naprawdę ponad 100 lat temu. Tak naprawdę pierwszy pojazd elektryczny powstał około 1928 roku przez Aniosza Jedlika na Węgrzech. Został stworzony. Była to taka miniaturka. Prawdziwy samochód elektryczny powstał gdzieś pomiędzy rokiem 1832 a 1839 i został stworzony przez Roberta Andersona ze Szkocji. Tutaj mogliście zobaczyć mniej więcej, jak te samochody mogły wyglądać. Co ciekawe, na początku rozwoju motoryzacji samochody elektryczne były bardziej popularne od samochodów spalinowych, ponieważ były cisze, mniej zakłócał przyjemność jazdy smród, który się wydobywał wtedy z samochodów elektrycznych. A tutaj macie możliwość obejrzeć taki samochód, który już jest nowoczesną wersją. Może nie wygląda zbyt tak atrakcyjna na pierwszy rzut oka, ponieważ jest to konwersja samochodu z lat 70. Został on nazwany White Zombie jest on całkowicie elektrycznym samochodem. Jest najszybciej przyspieszającym samochodem elektrycznym dopuszczonym do legalnej jazdy po drogach na świecie. Przynajmniej był do niedawna. Na przykład w ostatnim czasie pokonał rekord prędkości, osiągając ponad 199 km na godzinę na odcinku 1/4 mili w czasie poniżej 10,2 sekundy, co jest naprawdę niesamowite. Posiada 60 baterii i jak widzicie jest ładowany normalnie z gniazdka, może być ładowany normalnie z gniazdka. Tutaj taka mała pokazówka, jak wygląda prędkość tego samochodu. Jeżeli nie zobaczyliście tego w pełni, jak to może wyglądać, jaka jest różnica między tym super nowoczesnym sportowym samochodem, to zobaczcie jeszcze raz w zwolnionym tempie. To może wielu fanom samochodów spalinowych troszeczkę popsuć niestety humory. Tutaj właśnie pokazuje, że pobił rekord świata. Kolejny super świetny, super szybki wóz, który niestety w żaden sposób nie ma szans z elektrycznymi. Dlaczego? Te samochody od samego początku, od pierwszej sekundy mogą osiągać najwyższe obroty. W odróżnieniu od samochodów spalinowych, które muszą po kolei przez każdy bieg albo przez przeskakiwać te zębatki, jeżeli jest to nawet samochód z automatyczną skrzynią biegów. Tutaj, jeżeli chodzi o samochody elektryczne,
Prędkość jest niesamowita, ale oczywiście ten wygląd nie musi być jedynym. Są też nowe modele. Tutaj możecie sobie zobaczyć taki model, który jest produkowany przez firmę, znaczy przez Jaguara, który wygląda już bardzo, bardzo interesująco i ma naprawdę niesamowite osiągi. Może rozwijać prędkość do 330 km na godzinę. Jego zasięg to jest około 80 do 100 km, jednak kiedy włączy się specjalny układ takiej turbiny, która doładowuje te akumulatory, które są w nim zawarte, zaraz je będziecie mogli zobaczyć, jego zasięg zwiększa się nawet do 900 km. Powtórzę jeszcze raz, 900 km zasięgu można takim samochodem elektrycznym, który ma całkowite zero emisji spalin, osiągnąć. Tutaj zaraz zostanie pokazana ta turbina, która doładowuje. I czy to jest przyszłość samochodów? Nie wiadomo, jest to na pewno jedna z opcji. Chciałem tylko poinformować, tutaj właśnie widzicie tę turbinę. Chciałem poinformować Was, że w Polsce to także się rozwija. Ta część motoryzacji także się rozwija. Mamy na przykład taką firmę jak Galactico. Jeżeli wejdziecie na stronę galactico.pl, zobaczycie mapę Polski z wyznaczonymi punktami, gdzie można takie samochody ładować. Są to te stacje elektryczne, gdzie można sobie załadować swój samochód. W samym Wrocławiu jest ich 7, a ma być docelowo 12. Można je także znaleźć w Krakowie, Zielonej Górze i w Warszawie. Także te miejsca można obejrzeć, zobaczyć, jeżeli chodzi o. Tutaj poprosiłbym, tam była druga, inny filmik, jeżeli można. Chciałem jeszcze, zanim to zrobimy, pokazać część drugą, filmik o nazwie część druga. Tutaj troszeczkę inne podejście. Ten samochód, który zaraz zobaczycie, jest samochodem, który jeździ na czyste powietrze. Nie ma w nim żadnego innego rodzaju paliwa, nie ma nic innego poza powietrzem. Jest to może niesamowite, ale Francuzi z firmy MDI dokonali czegoś takiego i w sumie zasada jest bardzo prosta. Na tyle, na ile ja to rozumiem, a nie jestem mechanikiem, po prostu to ciśnienie, które jest wytwarzane w silnikach spalinowych, kiedy następuje zapłon tej mieszanki paliwowo-powietrznej, tutaj jest zastąpione przez sprężone powietrze. Tutaj możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Sprężone powietrze jest wpuszczane i porusza po prostu tłokiem, dzięki czemu samochód może jeździć w bardzo podobny sposób jak samochód spalinowy, jednak zupełnie przy wydzielaniu jakichkolwiek emisji. Także tutaj zapraszam na stronę MDI e-Cars. Możecie ją sobie znaleźć na przykład w Google. Tutaj w skrócie tylko powiem, że ceny tych samochodów, zależnie od ich wielkości, plasują się pomiędzy 3,5 tysiąca za taki normalny miejski samochód, do 13, powiedzmy, tysięcy za taki większy już rodzinny lub też nawet samochód, który może służyć jako samochód transportowy. Osiągają prędkość do 130 km na godzinę i mają zasięg około 180 km jazdy po mieście. I ładowanie takiego samochodu z takimi normalnie z gniazdka elektrycznego, ponieważ ma wbudowaną pompę, która ładuje te zbiorniki, które są umieszczone w podwoziu, trwa około 4 godzin. Natomiast przy wykorzystaniu specjalnych stacji ładujących z kompresorami wysokociśnieniowymi, takie ładowanie może trwać 3 minuty. Także 180 km zasięgu za 3 minuty ładowania, jeżeli by się ta technologia rozwinęła. Natomiast są też opcje tak zwane dual energy, czyli wykorzystujące także paliwo, i wtedy zasięg takiego samochodu poza miastem może osiągać nawet 1500 km, czyli spalanie z tego, co udało mi się znaleźć, jest na poziomie 1,5, 1,7 litra benzyny na 100 km, natomiast reszta to jest właśnie to powietrze, które jest zasysane z zbiorników znajdujących się pod spodem. Tutaj macie takie małe wyliczenie, ile kosztuje przejechanie 93 mil
takim samochodem, a zwykłym samochodem. Jeżeli rozwinie się technologia zielonej energii i pozyskiwania energii bez wykorzystywania paliw kopalnianych, wtedy ten samochód będzie tak naprawdę jeździł za darmo, bo jedyne, czego trzeba, żeby ten samochód napełnić tym czystym, zwykłym powietrzem, to energia elektryczna potrzebna, żeby działał taki kompresor. Także, a jeszcze taka ciekawostka, to paliwo, na które ono jeździ, to nie musi być benzyna, może to być diesel, może to być olej, może to być nawet alkohol. Także nie ma tutaj ograniczeń co do wykorzystywanego paliwa. I jest to także wykorzystywane na przykład w wózkach widłowych, w wózkach takich transportowych w przemyśle. Można z tego stworzyć na przykład autobus, który by się poruszał po mieście i powodowałby bardzo taki przyjazny środowisku transport. Za chwilę zobaczycie kolejną część tego filmiku, który dla Was dzisiaj przygotowałem. Kolejna dawka ciekawych informacji na temat alternatywnych sposobów produkowania samochodów. Tutaj macie możliwość zobaczenia, jak może już teraz wyglądać świat, jeżeli chodzi o poruszanie się samochodami. Mieliśmy samochody na napęd elektryczny, mieliśmy samochody na powietrze. Tam gdzieś uciekł teraz filmik dotyczący samochodów na wodę, ale o tym zaraz opowiem. Teraz mamy samochód, który sam się prowadzi. To, co widzicie na górze tego samochodu, jest to skaner. Jest to jeden z elementów, które są zamontowane w tym samochodzie, które pozwalają mu prowadzić samemu siebie po miastach, po ulicach miast, po bezdrożach, pomiędzy miastami, całkowicie autonomicznie, bez wykorzystania jakiejkolwiek informacji od kierowcy, czy to z wewnątrz, czy to z zewnątrz. Tutaj macie możliwość zobaczenia, jak działa w Berlinie taki jakby autonomiczny taksi bez kierowcy. Można sobie zamówić taki samochód, czy można by było, jeżeli będzie wprowadzone to na rynek konsumencki za darmo, znaczy przez tableta bądź przez telefon komórkowy takie auto. Ono nas odnajdzie, przyjedzie i po chwili jedziemy już sami w tym aucie, nie ma żadnego kierowcy. Jest to naprawdę dla mnie niesamowita sprawa. I tutaj kolejny podobny projekt, tym razem Google Car, czyli kolejny samochód, który jeździ sam, bez wykorzystania umiejętności kierowcy. Ten pan zaraz wsiada sobie na miejscu kierowcy, ale zaraz zobaczycie, co się będzie działo. Dodam w tej kwestii tyle, że te samochody przejechały już setki, tysiące kilometrów w różnych miastach, na przykład San Francisco, i jeżdżą normalnie w ruchu miejskim, wykrywają na 360 stopni wokoło siebie wszystko, co się znajduje tam, czyli inne samochody, pieszych, którzy się poruszają, różnego rodzaju przeszkody i znaki. Tutaj na przykład zatrzymał się na znaku stop, a samochód sprawdzi, czy jest bezpieczny, żeby można było skręcić, i skręcił. Tutaj akurat pan, który jedzie tym samochodem, wybrał się do jakiegoś takiego fast fooda. Nie ma także problemu, żeby samochód sam odnalazł drogę wokół takiej restauracji. Wykonał dokładnie to samo, co wykonałby każdy zwykły kierowca. Jest to niewątpliwie jedna z przyszłych alternatyw dla tego, co mamy obecnie. Wyobraźcie sobie, co by było, gdybyśmy nie musieli już spędzać tyle czasu trzymając ręce na kierownicy, szczególnie w długich podróżach pomiędzy miastami. Moglibyśmy zająć się czytaniem, moglibyśmy zająć się rozmową z bliskimi czy znajomymi. I tutaj taka ciekawostka. Ten pan stracił prawie całkowicie swój wzrok i jeżeli dobrze pamiętam, około 90 kilku procent wzroku stracił. Jest pierwszym, jak na razie, Steve Mahan. Pierwszy użytkownik takiego samochodu. A tutaj możecie sobie zobaczyć, co jest na tym samochodzie. Ma kamery, ma skaner laserowy, który skanuje wszystko dookoła. Tutaj macie zobacz, ten centrum sterujące. I teraz
mając wszystko to w pamięci, wyobraźcie sobie taki system, Zipcar się nazywa, który pozwala nam, nie posiadając samochodu, korzystać z samochodu wtedy, kiedy tylko chcemy. Jak to działa? Tutaj macie człowieka, który założył tę organizację. Wchodzicie na zipcar.com, logujecie się, wybieracie lokalizację. Tutaj są akurat pokazane Stany. Wybieracie lokalizację, szukacie, gdzie w waszym mieście znajdują się samochody. Odszukujecie lokalizację blisko was. Na przykład, powiedzmy, że znajdujemy się gdzieś w tej okolicy. Przez internet, czy to w telefonie, czy w komputerze, wyszukujecie blisko was samochody, jakie was interesują. Rezerwujecie je wtedy, kiedy tylko chcecie. I możecie na przykład, powiedzmy, wybieramy ten samochód. Na godzinę, na 5 godzin, ile tylko chcecie. Jedyne co potrzeba to taka karta, którą trzyma właśnie ten pan w ręce. Podchodzicie do takiego samochodu, przybliżacie ją do okna, samochód sam się otwiera. Wewnątrz są kluczyki, nie musicie się martwić ani o... Możecie także to zrobić przez internet ze swojego smartfonu. Nie musicie się martwić ani o benzynę, ani o ubezpieczenie. Wszystko to już jest w cenie opłacanej właśnie za te godziny wykorzystane w jeździe tym samochodem. Także dla osób, które nie korzystają z samochodu tak często, jest to naprawdę niesamowite rozwiązanie. Tutaj, jak widzieliście, była mapa Ameryki, ale wiem, że już w Europie ta firma się rozwija. Tutaj widzicie, jak z roku na rok rosła ilość miejsc oraz osób użytkujących ten serwis. Ponad 100 tysięcy obejrzeń, odświeżeń mapy można zobaczyć. Ich mottem są koła, kiedy tylko ich potrzebujesz. I teraz, jeżeli można tam jeszcze raz tą trzecią część puścić od początku, tam był jeszcze taki fragment dotyczący samochodów jeszcze inaczej zasilanych na wodę. Jeżeli to by się udało, to byłoby świetnie, jeżeli nie, będziemy kontynuować. Tak, poproszę, trzecią część. Aha, nie, to w takim razie zrezygnujemy, bo widzę coś się... W każdym razie był jeszcze przygotowany materiał dotyczący samochodów na wodę, to teraz tylko króciutko wam opiszę. Był sobie w latach 90. taki, został nakręcony w Ohio taki materiał o panu Stanie Myersie, który chwalił się, że stworzył samochód, który jeździ całkowicie na wodę. Sfilmowała to lokalna telewizja i rzeczywiście, jeżeli poszukacie na internecie, znajdziecie o tym informacje. Miał tak zwany buggy, czyli taki samochód do jeżdżenia po ciężkim terenie, po plażach, który jeździł w zupełności na wodę i według jego obliczeń, według tego, co ten pan Stan twierdził, 83 litry wody wystarczyłyby na to, żeby przejechać z Los Angeles do Nowego Jorku. Opatentował te swoje wynalazki i chciał jak najbardziej rozwijać tę technologię, jednak wiemy, że na chwilę obecną w 1998 roku tutaj mamy, tak, aha. W 1998 roku jego życie zakończyło się nagle i istnieją pewne spekulacje, czy to było z przyczyn naturalnych, czy to ktoś mu pomógł w tym. Jednak jego projekt został niestety zawieszony w tym momencie. Istnieją strony, które są poświęcone tej technologii, którą rozwijał, jednak nigdy nie weszło to do masowego użytku. Następnym takim samochodem jest, tych samochodów na wodę jest w tym momencie mnóstwo. Szczególnie w Japonii powstają tego typu pojazdy. Jest też w Osace w Japonii taki projekt, który już od kilku lat istnieje. Oczywiście do tej pory nie został wprowadzony na masową skalę, który pozwala z jakiegokolwiek rodzaju wody, czy to woda destylowana z kranu, deszczówka, czy herbata, czy kawa, czy cokolwiek innego, pozwala jeździć po mieście, nie zużywając ani kropli benzyny lub też diesla. I kolejna jest to alternatywa. Teraz chciałbym zebrać to wszystko, co wam pokazałem, tak troszeczkę w jedną całość. Wyobraźcie sobie, że w końcu to lobby paliwowe
przestaje tak mocno zaciskać swoje pięści wokół wszystkich tych technologii i te technologie zaczynają być wprowadzane coraz częściej. W tym momencie cena benzyny i diesla zaczyna wzrastać. Niedługo prawdopodobnie osiągnie kwotę 7 zł za litr. Jest mowa, że w niedługiej przyszłości osiągnie to nawet 10 zł za litr, taką cenę. Nie wiem, na ile jest to prawdziwe, wiadomo, są to pewnego rodzaju spekulacje, ale jedno jest pewne. Ropa kończy się i to w zastraszającym tempie, ponieważ do obecnych graczy na tej arenie osób, które czy krajów, które potrzebują ropę, dołączają Indie i Chiny coraz mocniej. Coraz więcej jest tam produkowanych samochodów, coraz więcej jest tam konsumentów tej ropy. Także co by się nie działo, w najbliższej przyszłości czeka nas koniec złóż łatwo dostępnej ropy, a co za tym idzie, bardzo wysokie ceny paliw oraz jej niedostępność. W tym momencie mamy takie alternatywy: samochody na powietrze, samochody na wodę, samochody na energię elektryczną. Co więcej, mamy mnóstwo problemów teraz w naszych miastach, nawet tutaj w Polsce, ze znalezieniem miejsca do parkowania. To, co zostało wybudowane, infrastruktura miasta była przystosowana do warunków, które panowały wiele, wiele lat temu, czasami nawet 100 albo więcej, i jest zupełnie niedostosowana do sytuacji, w której każdy z nas ma samochód na swój własny użytek. Wchodzi taka opcja jak te automatyczne samochody, które same siebie prowadzą, a dodatkowo jeszcze mogą być współdzielone przez wielu mieszkańców. Niestety czas, który tutaj mam, nie pozwala mi na zgłębienie tego tematu bardziej. Na pewno jeszcze do niego powrócę. Chciałbym jeszcze Wam w przyszłości kilka innych alternatywnych środków transportu pokazać. Jednak chciałbym Was zaszczepić na sam koniec taką myśl. Zastanówcie się nad tym, dokąd zmierza w tym momencie rozwój motornictwa i zastanówcie się, jaką to ma przyszłość. A znając to, co Wam przed chwilą pokazałem, mam nadzieję, że zainteresujecie się tym na tyle, żeby zgłębić to jeszcze bardziej i przekazywać tę wiedzę swoim znajomym, którzy może właśnie myślą o zakupie auta. Nie ma problemu, żeby skontaktować się z tą firmą we Francji działającą MDI, która produkuje samochody na powietrze, mają swój kontakt na stronie i mają podane ceny tych samochodów, także przypuszczam, że są dostępne komercyjnie. A także zainteresować się tym serwisem, jaki nazywa się Zipcar, żeby na przykład powstał w Polsce. Dlaczego miałoby tutaj to nie zadziałać? Dodatkowo jeszcze chciałbym Was zaprosić na stronę samochodyelektryczne.org. Jest to naprawdę ciekawa baza wiedzy na temat samochodów elektrycznych oraz nowości, ponieważ poza samochodami elektrycznymi, takie jakie widzieliśmy tutaj na filmikach, są także skutery, motocykle, autobusy, ciężarówki, różnego rodzaju inne pojazdy. Cóż, w XIX wieku, na początku XX wieku, kiedy ta technologia się rozwijała, tania ropa sprawiła, że niestety, nie mogliśmy przejść na czysto elektryczne pojazdy. W tym momencie po raz kolejny jest taki moment, w którym będziemy wracali do tej technologii i rozwijali. Technologie, które wtedy sprawiły, że tego rodzaju pojazdy odpadły w konkurencji ze spalinowymi, czyli akumulatory i baterie i wykorzystanie energii do poruszania się, w tym momencie już są na dużo wyższym poziomie i spełniają wszelkiego rodzaju warunki, żeby ta jazda była wygodna i opłacalna. Zainteresujcie się alternatywnymi sposobami transportu. Mam nadzieję, że po tej audycji będziecie mogli to zrobić. Do zobaczenia na następnych odsłonach programu z cyklu Nowinki ze świata technologii. Trzymajcie się. Do zobaczenia.